Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon, a to jest kanał Gram do Kawy. Zapraszam Was do siódmego już scenariusza w grze Commandos Behind Enemy Lines. Przypominam, że moim dodatkowym celem oprócz standardowych założeń misji jest zlikwidowanie jak największej ilości wrogich jednostek oraz zniszczenie możliwie dużej ilości struktur czy pojazdów nieprzyjaciela. Krótki wstęp za nami, zapraszam zatem do briefingu. Przekonajmy się, co czeka nas tym razem. On the 1st of February 1942, the Germans shift to a new cipher code for radio communications with the U-boats, the dreaded submarines which threaten the vital convoys that feed Britain. This will mean the loss of one of the best weapons against the enemy, the ability to decode German messages. According to one of the last communications successfully deciphered, a group of U-boats is making an intermediate stop at the Norwegian port of Arendal. Your orders are to infiltrate the U-boat shelter and sabotage the submarines. Your team has been divided into two groups. Take the necessary explosive charges, find your way to the U-boats, destroy them, and escape southwards to the point marked by the boy using a light boat. Dismissed, officer. Take care. Nasz oddział wysłany zostaje do norweskiego portu Arendal, gdzie chwilowo stacjonuje grupa U-botów. Naszym zadaniem jest, rzecz jasna, destrukcja wspomnianych łodzi. Ich pozycja jest nam znana dzięki jednej z ostatnich zdekodowanych wiadomości, jakie udało się przechwycić. Pracy jest dużo, nie ma co zwlekać z działaniami. Zaczynajmy zatem. Pierwszy do akcji rusza Zielony Beret, który eliminuje wartownika patrolującego południową ścianę naszego schronienia. Zwłoki od razu przenosimy, by nie wywołać alarmu. Układamy wabik w pobliżu, nieco na południe. Wabik ma zwabić dwuosobowy patrol na szerokiej drodze patrolowej, co umożliwi nam eliminację wszystkich oponentów na tym polu. Wykorzystamy do tego nurka, który ominie wzrok jednostki pozostającej w ruchu, a następnie sprawnie, przy pomocy swojego harpuna, pozbędzie się każdej z trzech żywych przeszkód w tym miejscu. Ciała ściągamy z widoku i przemieszczamy się na południe, za budynek. Nurek i Beret to duet niemal idealny. Ponownie wykorzystamy wabik, układając go w rogu poniżej. Ten uruchomiony ściągnie uwagę dwóch strażników patrolujących zachodnie ściany zabudowań. Na ciekawskich przeciwników za rogiem czekać będzie nurek, ponownie z harpunem. Ciała możemy tutaj zostawić. Zbieramy radio, a następnie przesuwamy nasz duet na południe, gdzie Beret zajmie się stacjonarnym wartownikiem. Jego ciało pozostawimy nieopodal, co szybko okaże się błędem. Komandosów przesuwamy za pobliski budynek, by zająć się wschodnią częścią obozu. Ponieważ żołnierze patrolujący tę część obozu między budynkami szybko zwracają uwagę na pozostawione przez nas zwłoki, jesteśmy zmuszeni je przenieść. Nurek schował się w pobliskim budynku, by uniknąć wykrycia. Pierwsze podejrzenie strażników wywołane zostało pozostawionymi śladami stóp. Coś, o czym warto będzie pamiętać. Sytuacja się uspokaja, a my możemy wrócić na pozycję. Sir. Coming right over, sir.
Teraz powtórzymy znany nam już schemat. Beret układa wabik w rogu, co ma zwrócić uwagę wszystkich trzech jednostek patrolujących tę okolicę. Obydwu żołnierzy wycofujemy głębiej, ponieważ pozostawione przez nas ślady, tak jak przed chwilą, skuszą przeciwnika, by sprawdzić naszą pozycję. Kiedy wartownicy odpuszczają, włączamy wabik, ściągając ich uwagę, a nurek kończy dzieła szybko i sprawnie. Zbieramy radio, a ja spędzam tu chwilę, planując kolejne ruchy. W porządku. Teraz musimy podejść do nieco dłuższego działania, a nasi ziomkowie muszą się rozdzielić. Zmierzamy na południe od strony zachodniej. Nurek pozostanie ukryty między budynkami, podczas gdy zielony beret przeczołga się aż do zatoki. Musimy przemieścić się szerokim łukiem celem uniknięcia niechcianych spojrzeń patrolu. Kolejno, choć być może jest to już utarty schemat, ustawiamy radio i wycofujemy się na bezpieczną odległość. Zwabiony patrol daje nurkowi wolne pole do eliminacji żołnierza pełniącego wartę przed wejściem do budynku. Później pozostaje już tylko pozbyć się też duetu przeciwników. Wyłączamy radio, a naszego nożownika po okręgu posyłamy na pobliski pomost, gdzie stacjonuje ostatnia jednostka w tym przybrzeżnym obozie. Ponieważ w okolicy nie ma już przy życiu żadnego wrogiego żołnierza, pora pomyśleć o jakimś boom. Wykorzystamy bereta do wysadzenia kilku budowli z użyciem beczek w rogu obozu. Za cel obieramy w pierwszej kolejności koszary, by nie sprowadzić na siebie niepotrzebnych, wieloosobowych posiłków. Wysadzamy budynek, a beret dobija pojedynczą jednostkę, której udało się wydostać. Gdy alarm cichnie, zmierzamy po beczkę numer 2, której użyjemy do wysadzenia dwóch sąsiadujących ze sobą budynków, za którymi chwilę wcześniej przeprowadzaliśmy zasadzkę. Zadanie wykonane, a nasz duet ma przed sobą jeszcze jeden krótki wypad, zanim tę część obszaru działania oczyścimy na dobre. Po zachodniej stronie okolicy latarni morskiej patroluje trzyosobowa grupa wrogich wojaków. Zbliżamy się w ich stronę spokojnie, by niepotrzebnie nie sprowadzić na siebie kłopotów. Gdy grupa zawraca, ostatni już raz posyłamy do przodu bereta z wabikiem. Schemat znów będzie kropka w kropkę ten sam. Komandos wycofuje się jak najdalej poza zasięg wzroku nieprzyjaciela, a nurek spokojnie czeka, aż wróg zbliży się do naszej przynęty. Kolejno pozostaje już tylko dokonać szybkiej eliminacji, a ciała pozostawić tak jak leżą. Nie ma już kto zwrócić na nie uwagi. Ostatnią rzeczą, której nasi komandosi muszą się podjąć, to ulokowanie się w drewnianej łódce, która później posłuży nam za środek transportu i ucieczki. Mm-hmm. Yes, sir.
Pora oddać nieco pola pozostałym żołnierzom, czyli saperowi, kierowcy i szpiegowi. Przesuwamy ich za pobliski hangar, na północ od którego możemy zaobserwować trzyosobowy patrol. Patrolu pozbędziemy się znaną nam już metodą zakładającą użycie saperskich wnyków. Te układamy na trasie patrolu i czym prędzej wracamy na swoje miejsce. Nasze ślady zostaną sprawdzone przez nieprzyjaciela, nie możemy zatem zwlekać. Eliminacja tych nieprzyjacielskich jednostek pozwoli nam na swobodne odzyskanie potrzebnych do misji materiałów wybuchowych. Patrol nie dotarł za nami po naszych śladach, metoda więc działa jak należy. Z ostatnim żołnierzem nie będziemy się już bawić. Ilość kul wymagana do pozbycia się takiej jednostki przy użyciu pistoletu wynosi 3. Dobrze się składa, nasze trio odda zatem jednorazowo jeden strzał. Wszystko jak należy. Odzyskujemy materiały wybuchowe w ilości 4, co napawa mnie radością, bo pozwoli na zorganizowanie dodatkowych fajerwerków. Wracamy na pozycję. Do akcji wysyłamy szpiega. Od razu przechodzimy do czołgania się, by nie zwrócić na siebie uwagi patrolu krążącego nieopodal baraków. By w pełni wykorzystać szpiega, musimy przedostać się do mocno strzeżonej części obozu, gdzie czeka na nas 5-osobowy patrol, 2 stacjonarnych wartowników, 2 jednostki na krótkiej trasie patrolowej i 1 żołnierz patrolujący na brzeże. Strój możemy natomiast odzyskać szybko i niepostrzeżenie, co od razu eliminuje nas z grona podejrzanych, a nasza obecność nie sprawia, że przeciwnik podnosi alarm. Kiedy wieloosobowy patrol zawraca, mamy wolną rękę do cichej eliminacji strażnika, który usilnie strzeże wieszaka na pranie. Przeniesienie ciała musi odrobinę zaczekać, gdyż kolejny patrol miałby nas w polu widzenia. Znów przekraczamy mur i stopniowo zaczniemy torować sobie drogę do lepszego jutra. Za pierwszy cel obieramy jednostkę patrolującą tuż przy suwnicy. Tak, to chyba jest suwnica. Naszym nadrzędnym celem jest oczyszczenie drogi do opancerzonego pojazdu tak, by kierowca mógł, że tak powiem, zrobić swoje. Naszą przeszkodą w eliminacji obecnego celu są grupowy patrol oraz pojedynczy żołnierz blisko nas. Wykorzystamy odwrócenie uwagi, by utrzymać naszą ofiarę jak najbliżej muru tak długo, aż chwila na podjęcie działania nie będzie idealna. W porządku. Używamy trucizny i natychmiast bierzemy na barki zwłoki, a następnie oddalamy się w kierunku naszych kompanów. Znów musimy uważać na patrol w okolicach baraków. Okej, mamy to. Szpiega zawracamy, a za cel obierzemy kolejnego samotnego wartownika, którego wzroku przed chwilą unikaliśmy. Sposób pozostaje jednak niezmienny. Zagadujemy człeczynę, czekając na dogodny moment, by uderzyć. Zwłoki znów natychmiast zabieramy i kierujemy się do bramy. Idziemy przy samym murze, by zminimalizować ryzyko wykrycia. Tym razem jednak zdałem sobie sprawę, że mogę zwłoki bezpiecznie złożyć przy samych barakach, gdzie żadna z nieprzyjacielskich jednostek nie sięga wzrokiem. Myślę, że to wystarczy, by kierowca spróbował przedostać się do pojazdu. Całą niemal drogę spędzi on jednak na brzuchu, ale nie powinno mu to przeszkadzać, wszak za chwilę zrekompensuje sobie wszystkie trudy, pozbywając się niemal wszystkich żołnierzy w polu widzenia. Okej,
Spokojnie czekamy, aż wszystkie patrole znajdą się w miejscu, które umożliwi nam bezproblemowe przemieszczanie się, a następnie niespiesznie, ale skutecznie skracamy odległość między nami a upragnionym pojazdem. Udało się, a cały obóz natychmiast się na nas rzuca. W zasadzie nie stanowiłoby to żadnego problemu. Zwykłe karabiny nie są w stanie zniszczyć skradzionego pojazdu. Przy obydwu krańcach muru jednak ustawione są działa z operatorami na pokładzie, a te mogą nam już zrobić niemałe ziazi. Pozostając nieruchomo, zapewniamy sobie bezpieczeństwo. W ten właśnie sposób zajmiemy się eliminacją wszystkich posiłków, które nadejdą. Ostatnimi salwami sprawdzamy, czy baraki są już puste. Zdaje się, że tak jest. Naszym problemem teraz pozostają wspomniane działa, z których jedno mierzy już prosto w nas. Na przysłowiowy ratunek poślemy nikogo innego jak sapera. Będzie on w stanie zbliżyć się do działa od tyłu, zatem unikając jego pola widzenia, a następnie wyeliminować żołnierza, który zasiada za jego sterami. Pierwszy z głowy pozostał jeden. Nie jestem pewien, dlaczego żołnierz zwrócił uwagę na samochód, a nie na sapera, ale bezsprzecznie zagrało to na naszą korzyść. Możemy teraz swobodnie ułożyć ładunek wybuchowy pod koszarami, by zwiększyć ilość zniszczonych nieprzyjacielskich struktur o jeden. Wybuch zaalarmuje patrol spoza muru oraz pobliskie koszary. Musimy zatem zareagować błyskawicznie. Bezpiecznego już od luw moździerza kierowcę od razu posyłamy w kierunku bramy, by nadchodzący żołnierze skupili ogień właśnie na nim. Teraz pozostaje już spokojnie czekać i stopniowo eliminować wszystkie posiłki, które zdecydują się opuścić swoje ciepłe schronienie. Rzeź mamy już za sobą, a pojazd, który okazał się tak pomocny, nie będzie nam już dłużej do niczego potrzebny. Przemieszczamy się w kierunku koszar, a następnie wykorzystujemy szpiega, by wyeliminował ostatnią jednostkę w obszarze działania. Nie pozostają już żadne baraki, z których ktokolwiek mógłby jeszcze wypełznąć. Eliminacja zakończona sukcesem, a my wykorzystujemy sapera, by podłożył drugi ładunek pomiędzy dwoma strukturami, co skutecznie doprowadzi do zniszczenia obydwu.
Następnie przemieszczamy tę część oddziału ku nabrzeżu, ponieważ pozostaje nam zrealizować już tylko główny cel misji. Beret i Nurek mogą już bezpiecznie zmierzać w stronę swoich kompanów. Odbieramy nasze trio i przepływamy w stronę platformy. Tu saper może wspiąć się na pomost pomiędzy łodziami, a następnie podłożyć ładunki w pobliżu torped przy każdej z nich. Tylko w ten sposób zdołamy zniszczyć uboty. Podłożenie ładunków w innym miejscu na łodzi nie doprowadzi do jej całkowitego wybuchu. Obydwie łodzie zniszczone, a zadanie wykonane. Pora się ewakuować, a tym samym zakończyć misję numer 7. Triumf możemy przypieczętować faktem zlikwidowania 59 wrogich jednostek oraz 8 struktur. Zdaje się, że wysadziliśmy 6 budynków, zatem dwie łodzie zaliczane są do zabudowań. Scenariusz, cokolwiek długi, zmusił mnie do solidnego planowania ruchów, zwłaszcza w obozie, gdzie operowało nasze trio. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to sprawi mi wiele radości, gdybyście zdecydowali się zostawić pod nim kciuk w górę. Jeżeli natomiast podoba Wam się całość pracy, jaką wykonuję w ramach swojego kanału, to gorąco zachęcam do jego subskrypcji. Te pomagają mi bardziej aktywnie rozwijać mój kanał. Zapraszam też do dołączenia do mojego kanału Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Żegnam się już i pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.